Chciałbym zadać pytanie na samym początku. W życiu jest tak, że jest na coś moda. Chciałbym zapytać, jeżeli byście mieli odpowiedzieć, jaki zabieg był najczęściej wykonywany w roku 2017, czyli w minionym roku, co wam przychodzi na myśl? Zabieg w szpitalu. Zabieg kosmetyczny? To jest odpowiedź, pytanie, ale takie skojarzenie było, zgoda, kosmetyczny. Ktoś ma inny pomysł? Co może być modą dzisiaj? Endoproteza. Coś jeszcze? Słucham? Odsysanie tłuszczu, zgoda, kosmetyczny, być piękniejszym, odsysanym, żeby tam nie było, gdzie nie trzeba. Tatuaż, zgoda, jeszcze coś może. Na co może być moda? Ja sam nie mogłem w to uwierzyć, nie będę już nas męczył. Obrzeska to jest zabieg, który najczęściej był wykonywany w zeszłym roku. Obrzeska. I teraz. W świecie. Światowa Organizacja Zdrowia, to są dane z 2007 roku, bo młodszych nie mogłem znaleźć, stwierdza, że 10 lat temu 33% mężczyzn na świecie było obrzezanych. Czyli 1/3. Mamy 3 mężczyzn, jeden jest obrzezanych, 2 nie. I to było 10 lat temu. Obecnie, a więc w tej chwili, w Stanach Zjednoczonych na 3 chłopców 2 jest obrzezanych, 1 nie. Obecnie. Taka jest statystyka. No, możemy się z nią zgodzić lub nie. Obrzeska przeżywa modę. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, gdzie obrzeska kojarzy nam się z Abrahamem i może z tematem dopołudniowych rozważań biblijnych. Kiedyś mnie zapytano, pastorze, jak to jest, że obrzeska nie obowiązuje, a na przykład przykazania obowiązują. Przecież jedno i drugie było w Starym Testamencie. Czy my jesteśmy jacyś tacy wybiórczy, że wybieramy sobie, to nam pasuje, to obowiązuje, to nam nie pasuje, to odrzucamy. Dlaczego obrzeska ma być dzisiaj tak potraktowana? Być może do południa udało nam się znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu, ale chciałbym, abyśmy mogli przez chwilę poświęcić czas i znaleźć biblijne argumenty na to, żeby odpowiedzieć i sobie samemu, ale też ludziom, którzy nas o to zapytają. Dlaczego w naszym kościele czegoś takiego nie ma? A przecież to jest modne. Teraz o tym się mówi, teraz to się robi i taki zabieg wcale nie jest tani. Nie chcę promować tej mody, ale jak nie istnieje rzeka bez wody, tak obrzeska nie istnieje bez. I teraz pytanie bez czego? Z czym byśmy ożenili obrzezanie? Z czym byśmy, z jakim słowem byśmy powiązali słowo obrzeskę? Co może być kluczem do zrozumienia w ogóle tej obrzeski? No i właśnie, dużo tekstów mamy w Biblii, a tylko jeden jest odpowiedzią na to pytanie. Z czym byśmy to ożenili? Ciężko jest trafić, tak? Otwórzmy list do Galacjan, 3, rozdział, wiersz 16. To jest klucz. Jak nie istnieje woda, znaczy rzeka bez wody, tak nie istnieje obrzeska bez Jezusa. Dlaczego Galacjan 3,16 jest kluczem do zrozumienia głębszego obrzeski, znaczenia tej obrzeski i dlaczego ona nie obowiązuje dzisiaj? 3,16. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi temu, a tym jest... I tu nie ma imienia Izaak jako syn obietnicy Abrahama, tylko tu jest imię Jezusa Chrystusa. Rzeka i woda
obrzeska i Jezus. Gdy popatrzymy, jak Pan Bóg, dlaczego w ogóle obrzeska zaistniała? W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, Bóg zawarł przymierze. Obrzeska jest przymierzem. Ale zanim do obrzeski doszło, Bóg w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, w 15 wierszu, dał pewną obietnicę, nazywa się to protoewangelią, pierwszą jakąś zapowiedzią wybawienia. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono, to potomstwo, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz się w piętę. Troszeczkę dziwny jest ten tekst, ale w przełożeniu polega to na tym, że szatan jako wąż, gdy zwiódł rodzaj ludzki, ukąsił jadem grzechu w piętę cały rodzaj ludzki. A więc wszyscy są grzeszni, skazani na śmierć. Ale z potomstwa tej niewiasty ma narodzić się potomek, który ma pokonać szatana i zdeptać mu głowę. I tym potomkiem miał być Jezus. Gdy Adam z Ewą zgrzeszyli, pierwsza ofiara, jaka została złożona, złożył ją sam Bóg, dając im później skórę z tego baranka jako odzienie i pamiątkę po tym, że żeby oni mogli żyć, to baranek musiał umrzeć i zgładzić ich grzech. To była pierwsza zapowiedź Mesjasza, który ma się pojawić i zgładzić grzech świata. Od czasu Adama i Ewy do czasu Abrahama, ktoś wie, ile jest lat mniej więcej? 2000, żeby nie utrudniać. Abraham jest dokładnie w połowie do czasu przyjścia Jezusa. Czyli od Adama i Ewy. Zresztą, jak urodziło się pierwsze dziecko Adamowi i Ewie, o czym oni sobie pomyśleli? Może to jest właśnie Mesjasz. Szybko się zaczęło, jeszcze szybciej się skończy, obietnicę Bóg dał, Mesjasz ma przyjść, zgładzić głowę szatana, będzie jak dawniej. Do Abrahama jest 2000 lat. Przez 2000 lat mamy jeszcze potop. Potop był 2349 rok przed naszą erą, czyli jeszcze około te 300 w zaokrągleniu 50 lat przed Abrahamem. Jak się domyślamy, potop zmiótł prawie całą ludzkość, zostało 8 ludzi, a obietnica dalej nie została zrealizowana. Mamy 350 lat do Abrahama, Abraham jest dokładnie w połowie i Bóg daje mu dokładnie taką samą obietnicę, którą dał pierwszym ludziom Adamowi i Ewie. Jak to wygląda? W pierwszej księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale mamy zapowiedź w wierszu 3 i 4, jest to rozmowa samego Boga i Abrahama. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Abraham żyje w połowie tego okresu, ale fajnie to brzmi. Abraham już jest żonaty i Abraham wie, że nie może mieć dzieci. I teraz usłyszał, że on ma być ojcem wielu narodów, to może nawet to zabrzmiało troszeczkę jak żart, bo jak to odebrać, jak to zrozumieć? Z takich rzeczy się nie żartuje. Bóg mówi, będziesz ojcem wielu narodów. W 10 wierszu czytamy, a oto jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Na pamiątkę zawarcia tego przymierza w połowie drogi, czyli po 2000 lat od Adama i Ewy, Bóg, a Abraham nie wiedział, że to jest połowa, nikt tego nie wiedział, Bóg o tym wiedział. Bóg
zaręczył to i powiedział, obrzeska będzie znakiem, taką umową, że taki potomek się pojawi. Najpierw oczywiście mówię o mnóstwie narodów, o wielu potomków, ale wracamy do słowa klucz. List do Galacjan 3,16 mówi, że nie o wielu potomków chodzi, tylko dokładnie o tego jednego, który z całej tej masy ludzkiej miał się narodzić. I to on miał zgładzić grzech świata. To jest właśnie Jezus. W wierszach 20 i 21 w tym samym rozdziale wiadomo, że Abraham, gdy dostał obietnicę, to najpierw wpadli z żoną na pomysł, że skoro jest niepłodna, no to trzeba to zrobić po naszemu, po ludzku. I z Hagar rodzi się syn Ismael, a później rodzi się z niepłodnej Sary. Pan Bóg sobie jakby utrudnia zadanie, bo mówi o potomku, a jeszcze chce go dać z kobiety, która jest jaka? Niepłodna. No chyba gorzej sobie nie można zrobić pod górkę. Bóg się śmieje z problemów, jakichkolwiek problemów, dlatego że u Boga problemy nie istnieją. Jeżeli Bóg chce, to dzieje się wszystko to, co On chce. I wiersz 20-21 mówi, co do Ismaela, wysłucham Cię, oto pobłogosławię mu, rozplemię go, rozmnożę ponad miarę, zrodzi on 12 książąt, uczynię z niego naród wielki. To jest mowa o Ismaelu, który nie jest dzieckiem obietnicy. Ale mówi Bóg tak, ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara, o tym samym czasie w roku następnym. To z Izaakiem, on będzie dzieckiem obietnicy, ale tak jak wspomniałem, to nie Izaak jest spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. On jest dopiero początkiem, który da... początkiem tego rodu, z którego narodzi się Jezus Chrystus. Ciekawym też jest to, gdy Izajasz mówi, że w 11 rozdziale, pierwszym wierszu, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, że zasiądzie król na tronie, że chodzi tam o Dawida, Dawid był synem Isajego i Dawid żyje na 1000 lat przed naszą erą, czyli ciekawe jest to, że Bóg jakby też podtrzymuje pamięć o swojej obietnicy, a Żydzi doskonale wiedzą, że to z pnia Isajego, z Dawida ma przyjść kto? Potomek. Zobaczcie, że im bliżej ten potomek ma przyjść, tym jakby w Biblii znajdujemy więcej szczegółów na ten temat. To już nie jest tak jak Adam z Ewą, aha, Kain się narodził, może to będzie on. Zobaczcie, mija 4000 lat od dania obietnicy, zanim ona zostaje spełniona. Ktoś też zadał pytanie, a dlaczego Bóg dał obrzeskę jako znak, a nieco innego? Kiedyś słyszałem ciekawą odpowiedź, nie wiem na ile ona jest właściwa, prawdziwa, a na ile nie, ale ktoś zasugerował, że ilekroć mężczyzna za potrzebą poszedł do toalety, tyle razy sobie przypomniał, że będąc obrzezanym, że ta obrzeska nie wzięła się znikąd, że on się z tym w sposób naturalny nie urodził. Ten znak został uczyniony, żeby w głowie mu zostało to, że Bóg obiecał dać Mesjasza, który zgładzi grzech świata. Pokolenia całe się rodzą. Od Abrahama to jest kolejne 2000 lat do narodzin Jezusa. I ta obrzeska jest pamiątką, że Bóg obiecał. A jak obiecał, to spełni. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze minęło 100 lat, minęło 200, 500, 1000 minęło. Mamy Dawida i jeszcze Bóg nie spełnia. I w końcu mamy Galacjan 4,4. Na te słowa świat czekał 4000 lat. Galacjan 4,4 czytamy, że lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi. Nadeszło wypełnienie czasu. Jest to wypełnienie prastarej obietnicy, pierwszej obietnicy, jaką Bóg złożył Adamowi i Ewie. Powtórzył ją Abrahamowi, gdy był w połowie. Mamy Adama, Abrahama, Dawida, Jezusa. To już tak w bardzo telegraficznym skrócie.
Ale żeśmy jeszcze nie odpowiedzieli na dosyć istotne pytanie, dlaczego obrzeska ma nie obowiązywać dzisiaj. W Galacjan 5, rozdział 6 wiersz, ten list do Galacjan, jak zauważyliście, tam znajdujemy prawie wszystkie teksty na ten temat, który dotyczy obrzeski i jakby rozwiązuje ten problem. Galacjan 5:6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, przepraszam, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Dlaczego słowo obrzeska z Jezusem tu jest połączone? A dlatego, że obrzeska była znakiem przymierza, że Bóg dotrzyma obietnicy potomka. I dotrzymał. Jezus się narodził, a więc jeżeli ktoś zawiąże sobie węzełek i ten węzełek ma mu przypominać, że on ma zadzwonić do mamy w jakiejś pilnej sprawie, to kiedy on może rozwiązać ten węzełek, który sobie zawiązał? Kiedy? Kiedy zadzwoni do mamy. Proste? Zadzwonił do mamy, węzełek rozwiązuje, bo sprawa jest jaka? Załatwiona. Ten węzełek miał mi przypominać, a skoro ja już to zrobiłem, to węzełek rozwiązuje. Ja go zawiążę z innego powodu, o innym czasie i może w innej intencji. Jeżeli Jezus narodził się, to dlaczego obrzezanie już nic nie znaczy? Bo obietnica została wypełniona. Ale teraz tak. Do Jezusa obietnica jest ważna, po Jezusie nie. I każdy, kto chciałby po Jezusie te obietnice dalej kultywować, o czym by to świadczyło? Że Bóg jeszcze nie dotrzymał obietnicy. Zgadza się? Mało tego. W miejsce obrzeski, na skutek tego, że Jezus się urodził i nadeszło wypełnienie czasu i Bóg spełnił tą obietnicę, w miejsce obrzeski w chrześcijaństwie zaistniało coś innego. O ile dzisiaj judaizm i islam dalej kultywuje obrzeskę jako przymierze o potomku, tak? O potomku, który ma się narodzić, to chrześcijaństwo ma chrzest jako przymierze z potomkiem. Tak? Czym jest chrzest? Jest przymierzem z Jezusem. On mąż, ja żona. Jezus już się narodził, obrzeska nie, ale chrzest. Dalej Jezus jest centrum. Jak Jezus był spleciony z hasłem obrzeska, tak teraz jest Jezus spleciony z hasłem chrzest, bo to jest związek dwojga ludzi jak męża i żony. I powód, dla którego jako chrześcijanie nie obchodzimy obrzezania, jest taki, że mamy przymierze wypełnione o potomku, a gdy ten potomek się pojawił, my z tym potomkiem chcemy mieć jeszcze piękniejsze doznania i traktujemy go jako męża, a on nas traktuje jako Kościół, jako swoją cudowną małżonkę. I daje wyraz tej miłości, że aż na śmierć poszedł. No tak, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że do tej pory, nie wiem czy to jest jasne, ale to przymierze spełniło się tylko w połowie. Bo Abraham, gdy dostał przymierze, to nie tylko miał mieć być ojcem wielu narodów, a przede wszystkim z niego miał się narodzić kiedyś ten Mesjasz z niepłodnego, ale obiecał Bóg jeszcze mu co? Ziemię. Widzisz tą ziemię? Dam ją temu potomstwu, o którym wspominam. Czy naród Boży, lud Boży marzy o jakiejś ziemi, jakimś Kanaanie, o jakimś miejscu wędrówki? Tak, mamy ten Kanaan ziemski, do którego wychodzą z niewoli, ale mamy przede wszystkim ten Kanaan jaki? Niebiański. I tutaj mamy dwa wiersze w pierwszej Mojżeszowej, 13 rozdział, czyli Księga Rodzaju, rozdział 13, i tam jest ta pewna zapowiedź w wierszach 14 i 15. Rzekł Pan do Abrahama,
po odłączeniu się od Lota, od niego, Bóg mówi tak: podnieś oczy swoje, spójrz na miejsce, na którym jesteś, na północ, południe, wschód, zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. O potomstwie mówiliśmy wcześniej, tak? Teraz Bóg mówi o ziemi, którą da na wieki. I musimy otworzyć teraz jeszcze Hebrajczyków 11 rozdział od 11 wiersza. Czyli Hebrajczyków 11:11. I tu będziemy czytać aż do 16 wiersza. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę, czyli sam Bóg dał obietnicę i przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego urodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz otrzymali, powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Na tej ziemi chodzili, chodzili i chcieli dojść do ziemi obiecanej i tej ziemi obiecanej nie odziedziczyli, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, a gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić, lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nazwać ich Bogiem, gdyż przygotował im to miasto. Tu chodzi o niebiańską Jerozolimę, o miasto zbawionych, o tą ziemię, nie tą na tej ziemi grzesznej, ale tak jak potomek miał przyjść i zgładzić głowę węża, taki Bóg mówi, dam wam ten Kanaan dużo lepszy niż ziemski. Dlatego ci ludzie, będąc pielgrzymami na tej ziemi, oni poumierali z nadzieją, że może za ich życia jeszcze to będzie. No nie było za ich życia. My dzisiaj też czekamy, że Bóg spełni drugą część obietnicy. Potomka już mamy, a ziemia, czyli niebo, ciągle stoi przed nami otworem i zaprasza. Ja mam inne pytanie. Co jest ważniejsze w tej umowie, jaką Bóg zawarł w przymierzu? Jezus czy Jerozolima jako miejsce zbawionych? Co jest ważniejsze? I jest problem, nie? Co tu jest ważniejsze? A wyobrażacie sobie niebo bez Jezusa? I pytanie pomocnicze. Między Zdroje i Majorka. I to na M, i to na M. I macie do wyboru między Zdroje z ukochaną, ukochanym, albo Majorka samemu. Majorka miesiąc, między Zdroje miesiąc, wszędzie komfort. Co wybieramy? Jeszcze raz powtórzę, Majorka samemu, ale między Zdroje z kimś, kogo kochamy. Co wybieramy? Słucham? Ktoś mówi Brazylię, tak? Skoro jest problem, to ja też mam problem, żeby to kontynuować, ale wydaje mi się, że co jest warte miejsce, chociaż jest piękne, ale bez tego, kogo kochamy. Dla mnie obietnica już się wypełniła. Dla mnie Jezus, który się pojawił, jest spełnieniem częściowym obietnicy, ale tak dużo częściowym, że mogę powiedzieć, że przynajmniej 90%, jak nie więcej, już mam to, co chciałem. Mam Jezusa, jest moim Panem, zawarłem z Nim przymierze, jest to piękne. Opowiedziałem się. Jerozolima to jest dopiero to, co mnie czeka kiedyś tam. Na pewno mnie to nie minie. Ale najważniejsze, że jestem z moim Jezusem. Jak ktoś mnie dzisiaj zapyta, bracia, dlaczego obrzeska nie obowiązuje? Zobacz, taka moda się robi, a nasz Kościół gdzieś tu jest zacofany. No, może powinniśmy. Moja odpowiedź jest taka, jak ją przedstawiłem i być może nam też pomoże to w rozmowach z ludźmi,
którzy zadają trudne, może niechciane pytania. Niech dobry Bóg nam pozwoli cieszyć się częściowym spełnieniem obietnicy i oczekiwać na to kolejne, które ciągle jest przed nami, ale już jesteśmy raczej szczęśliwi, prawda? Z faktu, że jesteśmy na tym etapie drogi. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże. Gdy ludzie czekali 4000 lat na spełnienie obietnicy, my mamy to już za sobą, my się nie musimy domyślać, a czy na pewno przyjdzie, a kiedy przyjdzie, to już się stało. Już jesteśmy pojednani, cena odkupienia została za nas złożona. Jesteśmy w najpiękniejszych możliwych rękach, bo Bożych. I niech ta myśl nam towarzyszy. Amen.